Mamy korespondent, panie. Drugi pandarek. Wow. Drugi pandarek pyta, czy mogę ominąć autobus, który zatrzymał się na przystanku autobusowym, ale nie ma zatoczki, tylko stanął na drodze i ją zablokował? W przypadku, jak jest podwójna ciągła, jak widoczność naprzeciwko jest dobra i nic nie jedzie? No właśnie nie mogę. Drodzy słuchacze, ja miałem sam taką, taki przypadek, niejednokrotnie, często się to zdarza. Nie pamiętam ulicy, nieważne. Dojechaliśmy z kursantem do autobusu, który się na przystanku autobusowym, tak jak pan opisuje, dokładnie to samo. Linia podwójna ciągła, stoimy. Kursant się pyta: tomko, omijać, ja będą no nie możesz linia podwójna ciągła, nie wolno, zaraz ruszy. Ale stoimy minutę, dwie minuty, on nie rusza. Pojazdy nas zaczynają omijać, czyli po tej podwójnej jadą. Myślę sobie, co ja mam robić, ile ja będę stał. Może on jakiś czas odlicza, żeby z tego przystanku odjechać, może będzie stał 5 minut, może 10 minut, trudno powiedzieć. No przyjechał za wcześnie na przykład. Za wcześnie na przykład. przykład. No więc doszedłem do wniosku po pewnym czasie, nie wiem ile to było. Dla mnie to była wieczność. Mówię, wiesz co? Jedziemy, trudno. Podwójna to podwójna, jedziemy. Ale on się pyta, pani Tomku, co mam zrobić na egzaminie? Mówię, nie wiem, wiesz co? Chyba stać i czekać, aż on odjedzie, aż się zlituje. No bo podwójna ciągła. Czyli stać. No. Stać, z tego czekać. wynika, Cześć, stać. Tylko autobus powinien zatrzymać się, wypuścić, wpuścić pasażerów i pojechać dalej. A ten sobie stał tak po prostu, nie wiem co robił.